Sierpień 36. Brak nadziei. Popatrzmy na śmierć Pana Jezusa. Można powiedzieć, że odebrała wszelką nadzieję. Jeśli jednak spojrzymy na tych, którzy Mu towarzyszyli, na Matkę Najświętszą, na niewiasty, na apostoła Jana, oni do końca nie poddali się bez nadziei. Oni do końca wierzyli, że to wszystko ma jakiś sens. Mieli nadzieję na wypełnienie się Bożych obietnic. Jak często nam zdarzają się takie sytuacje, o których mówimy, że są beznadziejne, że już nie ma nadziei na nic dobrego. Popatrz na życie świętej Rity. Ona mogłaby tak z pewnością powiedzieć wielokrotnie. Wtedy, kiedy Pan Bóg krzyżował jej plany, krzyżował, czyli przykładał do nich swój krzyż i mówił, nie tędy. Tak było w przypadku jej powołania, tak było w przypadku śmierci jej męża, dzieci. W jakiś sposób to wszystko krzyżowało jej własne pomysły. A mimo to wciąż miała nadzieję. Powtarzaj dzisiaj często. Moja nadzieja jest w Tobie, Panie. Tylko w Tobie moja ufność.